Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ponownie gościmy w Eevee Repair Garage. W sumie ty mnie gościsz w swoim serwisie Eevee Repair Garage. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Teslach Model 3. Ostatnio nagraliśmy materiał o różnicach na przełomie 10 lat w Teslach Model S. Dzisiaj postanowiliśmy trochę opowiedzieć o Teslach Model 3. Nie opowiemy o różnicach na przełomie 10 lat, bo ten model jest o wiele, wiele młodszy. Powiemy, co się wydarzyło przez ostatnie 3-4 lata. Zapraszam, no 5, tak naprawdę 5, bo liczymy od 2017, więc mamy już 5 lat. Tak, ale w Europie trochę krócej. Zapraszamy do oglądania. Zaczniemy sobie od tego, że Tesla Model 3 na rynku europejskim pojawiła się w 2019 roku. W 2019 roku pamiętam, jak dostałem zaproszenie i jechałem do Szwajcarii, gdzieś w góry. I tam testowałem pierwszą Tesla Model 3 w Europie, a w Stanach, Bartek, to 17 rok. 17 rok, tak, rocznikowo 17. Czyli 2 lata zajęło przejście modelu 3, wejście na rynek europejski. W zasadzie podobnie to wyglądało w sytuacji, jeżeli chodzi o model Y. To też trwało co najmniej rok czasu od momentu premiery w Stanach, a pojawienia się w Europie. A już o Polsce nawet nie wspomnę. Tak, dokładnie. Tesla wprowadziła, jak to było podobnie w modelu 3, bardzo dużo zmian. 3, 4, no w zasadzie 5 lat od początku produkcji modelu 3, to naprawdę są diametralne zmiany. Bartek powie o takich trochę bardziej technicznych, Bartek tutaj bardziej się zna na tych mechanicznych rzeczach. I razem sobie opowiemy też o tych wizualnych, bo jak podjedziecie sobie na Supercharger, to jest takie moje zboczenie, że ja od razu muszę sobie analizować, jaki samochód z jakiego okresu jest, czy to jest przedlift, polift, jaka wersja. Pewnie Bartek masz tak samo. I pierwsze co, jak zobaczycie taką Teslę i zobaczycie, że ma chromy, to widać, że to jest wersja przedliftowa, czyli wyprodukowana do 2020 roku. To jeszcze przy okazji dorzucę przednie lampy. Po liftowej wersji macie już lampy projekcyjne, tutaj są lampy jeszcze takie bardziej standardowe. Także to też była taka bardzo duża zmiana właśnie w wersji poliftowej. W związku z tym te starsze Tesle nie mogą wyświetlać napisów tak jak nowa Tesla poliftowa w trybie pokazu świateł. Pewnie widzieliście to, też pokazywałem to w moich filmach. Możemy wyświetlać napis Tesla w trakcie tego pokazu świateł i to jest też fajny feature. I to w przyszłości może nawet wycinać niektóre elementy, tak jak w nowszych samochodach jest innych marek. Tesla jeszcze tego raczej nie stosuje. Czyli świateł matrycowych, które mogą wycinać na przykład poszczególny element, żeby nie oślepiać kierowcy jadącego z naprzeciwka. Ale to jest potencjał, który Tesla może wykorzystać. Jeszcze kwestia baterii, bo to też się zmieniło. Na początku, w ogóle zacznijmy od tego, że Tesla Model 3 występuje w trzech wersjach. W wersji kiedyś to się nazywało Standard Range Plus. W ogóle jeszcze w Stanach były chyba jeszcze inne modele. W Stanach jeszcze była wersja Long Range, tylonapędowa. To jest taka kolejna. Kiedyś taką nawet testowałem, tutaj macie odnośnik do filmu. Akurat jak z Ukrainy przywoziłem chyba rok temu taką Teslę klienta do serwisu, to właśnie jechałem tą wersją z napędem na tył. I udało się zejść z zużyciem energii poniżej 10 kWh przy takiej na całej trasie, więc to jest coś niesamowitego. Ale skupmy się na tym, co mamy teraz w Europie. Wersja Standard Range Plus, która dzisiaj się nazywa po prostu Model 3 i to jest taka bazowa wersja Tesli Model 3. Potem mamy wersję Long Range i mamy tą najmocniejszą wersję Performance. Której przedstawiciela w starszej wersji mamy dokładnie tutaj. Tak, to jest wersja Performance. Który rok? 19. Okej. Czyli to jest jeszcze ta starsza bateria. I teraz tak, jeżeli chodzi o baterie, to początkowo te wersje z najmniejszą baterią, te najsłabsze, miały baterię o pojemności 50 kWh, co później było ulepszane. Ja na przykład u mnie w wypożyczalni mamy wersję Standard Range Plus, która ma baterię 55 kWh, a chyba od tego roku, chyba od początku tego roku wersje te bazowe, czyli kiedyś Standard Range Plus, dzisiaj Model 3 mają baterię o pojemności 60 kWh, więc o 10 kWh ta pojemność się zwiększyła. Podobnie było w wersji Long Range i Performance. Wersja, tutaj Bartek, pytanie do ciebie, jakie różnice są między wersją Long Range a Performance od takiej technicznej strony? Znaczy podstawowa różnica, kiedyś w ogóle to tak jeszcze dodam zupełnie jako ciekawostkę do tego materiału, że te pierwsze wersje Long Range, zresztą mamy tu takiego przedstawiciela też, one były całkowicie adoptowalne, czyli one w zasadzie wychodziły w podobnej konfiguracji jak wersje Performance i modyfikacja oprogramowania powodowała, że można było uzyskać wersję Performance. Jedyna różnica, która w zasadzie była nie do zmiany albo wymagała jakiegoś tam zachodu w cudzysłowie, no to zaciski hamulcowe. Tak? Tutaj mieliśmy już standardowe obręcze 20-calowe,
inne tarcze wykonane z innych materiałów i dużo większe zaciski. Także to, te samochody były dostosowane do jazdy torowej, zresztą jak zapewne wiesz, jest też taki tryb jazdy po torze w wersji performance. Dokładnie. On ma dużo możliwości, ale o tym za chwilę sobie opowiemy. Ja wrócę jeszcze do baterii. Bateria w Tesli Model 3 Long Range i w Tesli Model 3 Performance jest taka sama. Kiedyś to było 75 kWh, dzisiaj te Tesle mają już baterię o pojemności 82 kWh. Ja też taką jedną Tesla Model 3 Long Range mam, poliftową, czyli z usuniętymi chromami. I to mniej więcej w tym samym czasie się wydarzyło, że zniknęły chromy, doszła pompa ciepła, co jest bardzo ważne, zwiększyła się wydajność tych samochodów i doszła większa bateria 82 kWh. Daniel, jeszcze musimy napomknąć o jednej rzeczy, o której w sumie żeśmy nie powiedzieli, to też było duże wydarzenie generacyjne dla tych samochodów, że one na początku wychodziły z autopilotem w wersji 2,5. Mhm. A tak naprawdę dopiero od jakiegoś czasu one wszystkie mają autopilota w wersji trzeciej. Także to też jest jakaś tam zmiana, moim zdaniem dosyć mocno istotna. Mamy nawet taki komputer starej generacji tam na stole, także jakbyśmy chcieli pokazać, to możemy. Zaraz pokażemy. I co jeszcze ważne w ogóle, to jest to, że chyba od modelu 3 się zaczęło, że Tesla zaczęła w każdej Tesli Model 3 i potem w każdej Tesli produkowanej dawać w zestawie bezpłatnie autopilota. Bo nie wiem, czy wcześniej w modelach S i X było, ale z tego co pamiętam, tak jak u mnie w Tesli, za to trzeba było dopłacić. A dzisiaj jak kupujemy Tesla Model 3, czy jakąkolwiek inną Teslę, to ona już wychodzi od początku z podstawowym autopilotem, który możemy sobie upgrade'ować. Na dzień dzisiejszy, czyli mamy teraz lipiec 2022, mamy możliwość dokupienia autopilota rozszerzonego za 19 tysięcy złotych. Mamy też możliwość dokupienia autopilota rozszerzonego, który kosztuje 39 tysięcy złotych, czyli to już jest funkcja Full Self Driving. Ta Tesla jaką ma? Jaki ma? Wersja ma standardowego autopilota. Okej. Okay. I to jest też właśnie, który rok to jest? To jest 2019. Często pada pytanie, czy warto kupić tego autopilota FSD. Ja nawet o tym specjalne materiały robiłem. Ja uważam, że no zależy, jak we wszystkim. Ale to jest fajny przykład, że jak ta Tesla była produkowana, to autopilot w wersji, ten FSD, kosztował 19 tysięcy złotych. Dzisiaj on podrożał już o 20 tysięcy złotych i to jest właśnie przykład, że nawet jak mamy taką starszą Teslę i mamy to oprogramowanie FSD, to samochód teoretycznie jest więcej wart. I to jest też według mnie warte do rozważenia, bo to po prostu zwiększa nam wartość samochodu przy odsprzedaży. Tak, ale należy też pamiętać o tym, że funkcjonalność pilota do jazdy autonomicznej w Europie jest żadna. Tak. I czekamy cały czas na to, kiedy to się wydarzy. Jest bardzo duża szansa, że to się nigdy nie wydarzy, bo pamiętajmy o tym, że żyjemy w takim, a nie innym środowisku, w Unii Europejskiej, gdzie żyjemy pod pręgierzem obostrzeń, więc tak samo jak kierownica Yoke prawdopodobnie nigdy nie użyje światła dziennego w Europie, tak samo jazda autonomiczna też może być dyskusyjna. Jestem optymistą i uważam, że prędzej czy później to się wydarzy. No niestety w Europie nie widzimy tak dużych kroczków, nawet małych nie widzimy, jakie robi autopilot, bo tak naprawdę to u nas wszystko stoi. I poza tym, że Tesla z oprogramowaniem FSD może zatrzymać się na czerwonym świetle, czy może zmieniać pas ruchu, no to tak naprawdę nic więcej nie ma. A w Stanach są beta testerzy, którzy mogą korzystać z pełnej autonomii i to się dzieje. I tam są jakieś kroki. Chodzą głosy, że niedługo w Europie też będzie możliwość testowania FSD, no ale to jeszcze zanim przepisy nadążą, to jest temat na inny odcinek w ogóle. Tak jest. Wróćmy do naszego samochodu. Co tu się jeszcze zmieniło? Pompa ciepła, bardzo duża zmiana. Niestety nie da się jej tak bardzo łatwo pokazać. A nie ma żadnej pompy ciepła, nie? Pompy ciepła nie ma, musielibyśmy rozebrać trochę samochód, żeby pokazać pompę ciepła. To nie ma sensu. Tam nie wiem, czy on nie będzie rozebrany, żeby to pokazać. To jeszcze zajrzymy do środka. No i wnętrze się bardzo mocno zmieniło. To może zacznijmy, żeby ten przód zamknąć. Pokażemy pod maską. Otworzysz. Dodam jeszcze, że wersje bazowe Tesli nie mają tych świateł przeciwmgielnych. Mają po prostu to jakby zaślepione. Nie wiem, czy to jest pomalowane, czy zaślepione, ale tego nie ma. Tesla przez cały okres produkcji modelu 3 dokonywała wiele różnych, czasami dla mnie, dla Ciebie pewnie też absurdalnych zmian, jak na przykład haczyki, które mamy tutaj. Wyobraźcie sobie, że tutaj są haczyki, kilka miesięcy później ich nie było i one po prostu były wyjęte, ale były zaślepione. Mogę powiedzieć, dlaczego zostały usunięte, bo one po prostu są rachityczne i bardzo łatwo się odłamują i odstrzeliwują. Więc Tesla potem je po prostu wyeliminowała. Nie to, że włożyła nową wannę, tylko po prostu ich tutaj nie było i było to zaślepione, była wnęka i widać, że czegoś brakowało. Ale w nowych Teslach już całkowicie to zostało zmienione. Chyba cała w ogóle ta wanna była zmieniona i nie ma. I tak samo jest z dywanikiem. Ten dywanik jest fabryczny? Ten dywanik nie wiem jaki jest, tak szczerze mówiąc. Chyba nie. Chyba nie jest fabryczny. Normalnie to wyglądało tak.
normalnie wyglądało tak. W nowych Teslach na przybitkach widzicie, już jest, jest taka struktura, jest to też plastikowe, nie ma. Mamy taką wannę tam, ale pokażemy wam na przypadku, na przykładzie Tesli poliftowej. Tak, no i to jest właśnie ten przykład, że Tesla cały czas potrafi coś zmieniać. Nie ma tam tak, że coś jest na stałe i żeby zmienić na przykład takie haczyki, to trzeba kilku miesięcy, jak w przypadku innych marek, przeprogramowanie linii produkcyjnych czy jakieś inne rzeczy, tylko Tesla po prostu jest w stanie zrobić to bardzo szybko. Tutaj coś jeszcze się zmieniło? Nie. Pompa tutaj... ciepła. Chcesz o pompie ciepła coś powiedzieć? O pompie ciepła, no może, to możemy powiedzieć tylko tego, że pompa ciepła została dodana do tych samochodów i ona wydatnie zwiększyła jakby wydajność pojazdu. Mam nadzieję, że w tamtym samochodzie będziemy w stanie wam pokazać, jak ta pompa ciepła wygląda. Dodatkowo jest specjalny zawór multidrożny dodany, który jakby ułatwia zarządzanie chłodzeniem pojazdu i w ogóle odzyskiwaniem temperatury i energii. Są pewne różnice konstrukcyjne w samochodach z pompą ciepła, też związane jakby z ilością czujników temperatury, ich rozmieszczeniem, natomiast to są takie detale techniczne, które raczej nikogo nie zainteresują. Tylko tyle, żeby wiedzieć, że są pewne różnice. Dobra, przechodząc dalej, koła. Koła w Tesli Model 3 też się zmieniały. Zmieniały się kształty, to są takie bardziej aspekty, powiedzmy to, wizualne, bo początkowo kołpaki aero miały inny kształt, potem zostały też trochę zmodyfikowane, tak samo koła. Te koła, które tutaj widzimy, one nie są fabryczne, to są jakieś innej firmy. Aftermarkety, tak. Ale tam mamy Tesla Model 3, możemy sobie do tak, nich podejść, oczywiście. Która ma kołpaki aero. I Tesla wychodziła też w różnych wersjach, 18-calowe felgi takie z kołpakami aerodynamicznymi. Pozwolę sobie tutaj zdjąć. Tak wygląda felga. Można było sobie albo zostawić te kołpaki, albo kupić nawet oryginalne takie zaślepki tutaj, żeby sobie jeździć na tej feldze. Ten kołpak teoretycznie może nam dodać nawet do 5% zasięgu. Testowałeś kiedyś, Bartek? Nie, niestety nie testowałem. Ja testowałem to w Y-ku i faktycznie tam delikatna różnica wyszła, ale to trzeba by naprawdę bardzo szczegółowy test przeprowadzić, żeby to wyszło. Poza tym mieliśmy w wersji Long Range dostępne, w sumie w SR Plus też i w wersji Model 3, mieliśmy koła 19-calowe i 20-calowe, które były w wersjach Performance dostępne. Tutaj mamy o wiele większe tarcze, tutaj zaciski są... Tarcze są rozmiarowo podobne, natomiast są wykonane z innych materiałów, to jest jakieś bimetaliczne substancje już. One się niestety w taki bardzo niefajny sposób zużywają w momencie, kiedy samochód ma trochę więcej przebiegu i to jest ogólnie znanym problemem w Tesli Model 3 Performance. Także my z tym walczymy. Tarcze wyglądają strasznie. Ile ten samochód ma przebiegu? Ten samochód ma niecałe 60 tysięcy kilometrów przebiegu. I tarcze były kiedyś wymienione, bo to naprawdę się nie, to są cały czas oryginalne tarcze. Także ja ostatnio przeprowadzałem, nie wiem czy mieliście okazję zobaczyć, też jak nie to zapraszam na mój kanał, przeprowadzałem procedurę docierania teslową, natomiast ona nie przyniosła efektu, to jest tarcza po czterech procedurach. Wyobraźcie sobie, że to wyglądało jeszcze gorzej wcześniej. Także to już jest nie do uratowania, te tarcze się kwalifikują do przetoczenia, ja będę jeszcze te procedury przeprowadzał, zobaczymy. Jakie koszty wymiany tarczy w wersji? Bardzo duży, z tego względu, że nie ma zamienników, kupujemy to tylko w oryginale. Także ten koszt idzie w 1000 zł. Okej, okay. Pamiętajcie, że to wszystko możecie zrobić w Art Cavity Repair. Kolejną tą ważną zmianą, o której powiedzieliśmy na początku, to było usunięcie elementów chromowanych. Chrome cancel. Tak. Wszystkie klamki, kierunkowskazy i te listwy zostały zastąpione czarnymi elementami, co według mnie zrobiło bardzo dużą robotę i samochód o wiele lepiej wygląda. I to się stało też bardzo popularne wśród użytkowników, którzy mają te starsze Tesle, że po prostu sobie robią taki zabieg polegający na oklejeniu tego na czarno i wtedy samochód wygląda o wiele lepiej. No i kolejna różnica, akurat w tym wypadku będzie nam ciężko pokazać, bo tutaj mamy zestaw aftermarketowy do automatycznego podnoszenia, ale Tesle przedliftowe miały ręcznie podnoszony tylny bagażnik. Także nie tak jak tutaj w tym wypadku elektrycznie, czy tam na siłownikach, tylko ręcznie podnoszony. W wersjach poliftowych już wszystkich jest to podnoszone elektrycznie. To zostało dodane w 2021 roku. I wtedy, w 2021 roku, też bardzo ważna rzecz się wydarzyła, bo została uruchomiona fabryka w Chinach i wszystkie Tesla Model 3 do tej pory, powiedzmy do końca 2020 roku mniej więcej, były produkowane w Stanach.
A później wszystkie Tesle, które przyjeżdżają na rynek europejski, są już tak zwane MIG, czyli Made in China. I są według mnie bardzo dobre. Ja mam dwie takie Tesle z produkcji chińskiej. I powiem szczerze, że i spasowanie, i jakość tych samochodów jest bardzo dobra. Ale dodam w nawiasie jeszcze, że w jednej z tych Tesli silnik po 30 tysiącach kilometrów będzie wymieniany. Ale to jeszcze zobaczymy, jak się to wszystko dalej potoczy. I w tych nowych Teslach właśnie, to co Bartek powiedział, mamy automatycznie otwieraną, zamykaną klapę z przyciskiem i też taki błąd, który często występował, to na to warto zwrócić uwagę, to jest to, że tutaj w tym miejscu przewody się przecierały. Spotkałeś się z tym, Bartek? Mieliśmy parokrotnie już takie przypadki, że to się działo. I wtedy nie działała na przykład tylna kamera, nie działało otwieranie, nie zamykała się klapa. Po prostu ta wiązka się przecierała i randomowo niektóre kable ulegały jakby rozczłonkowaniu i jakby samochód tracił komunikację z niektórymi tutaj peryferiami. Wiesz, co jest fajne w tej Tesli z tym aftermarketem, że masz dwa siłowniki, a w tych nowych? Fajne? Bo w tych nowych masz tylko jedno. No i w przypadku, ja się z tym spotkałem nawet w swoich Teslach, jak na przykład byłem we Włoszech i było prawie 40 stopni, to klapa się po prostu tak nawet nie domykała czasami. Przez to, że się to wszystko nagrzewało i wiesz, ten cały metal pracował, to potrafiła się na przykład nie domykać klapa przy dużych temperaturach. Szczerze mówiąc, ja się z tym nie zetknąłem, także to fajnie, że o tym mówisz. Więc to jest fajne, że tutaj zawsze równolegle będzie nam się to podnosiło. I jeszcze to, co zauważyłem, to jest to, co Tesla później da. Nie wiem, czy wiecie i czy ty pamiętasz, Bartek, ale Tesla miała często taki problem, że przy otwieraniu klapy, sobie pozwolę ją zamknąć, woda, która się zbierała tutaj na górze, w momencie podnoszenia się spadała na szybę. I to, co było na szybie, od razu spadało nam do wody. Czy to był śnieg, czy to woda. I w nowych Teslach, ja u siebie to mam, ta uszczelka jest lekko tak jakby wydłużona, żeby wyłapać tą wodę, która będzie spadała z szyby i prowadzić ją do tego kanalika tutaj. A tutaj tego nie ma, więc jakbyśmy teraz polali wodą, to po prostu ta woda wpadnie do bagażnika. W 2021 roku doszła też ważna zmiana taka akustyczna, dlatego że Tesla zaczęła stosować podwójnie klejone szyby. Tutaj mamy wersję przedliftową, która ma pojedynczą szybę, a w tych wersjach poliftowych tylko te przednie szyby były podwójne, a w Y-kach i z przodu i z tyłu. Przejdźmy sobie teraz do wnętrza. Bartek pokaże wam, co się zmieniło w środku. Ważna sprawa, która się zmieniła, czy tak naprawdę tutaj niewiele mogę pokazać, bo ostatnio kręciliśmy do was odcinek na temat akcesoriów i tutaj Patrycja ma w swojej Tesli taką wyklejkę. Natomiast pod spodem, musicie mi uwierzyć na słowo, jest materiał glossy, który bardzo mocno się rysuje. W sumie nawet nie jestem w stanie kawałka tego pokazać. O, tutaj, proszę bardzo, jakbyś mógł dać zbliżenie. Taki materiał glossy, który... Na drzwiach tutaj też możemy pokazać. Jest takie jedno miejsce, które bardzo mocno się rysowało. Tutaj, gdzie jest czytnik kart, czy czujnik zbliżeniowy do karty RFID, którą tak naprawdę uruchamiamy samochód. I tutaj to miejsce jest w tym samochodzie bardzo mocno porysowane. Tutaj też jest materiał glossy na tej klapce, czyli to cała przestrzeń jest w materiale glossy w starszych wersjach Tesla Model 3. W nowszych jest to już zrobione dużo lepiej. Także później wam to na tej nowszej Tesla Model 3. No i tutaj też nie ma ładowarki indukcyjnej. Jak to nie ma? Przepraszam cię. Ale tu masz aftermarket. Ale oryginalnie nie. Oryginalnie nie było tutaj ładowarki. I też uważam, to jest największy minus pod względem bezpieczeństwa. Wiem, bo parę razy, znaczy może mi to nie pomogło, ale paru osobom pomogło. Chodzi o to, że wejście USB jest schowane tutaj w tym miejscu. I tam mamy, podniesiemy, to tam mamy pendrive'a lub dysk SSD podłączony do trybu wartownika, który nagrywa wszystko za pomocą kamer. I w przypadku np. kradzieży samochodu, albo ktoś chce ukraść wam coś z samochodu, może zbić szybę, wyjąć pendrive'a i zabrać dowody zbrodni. W nowych Teslach wejście na pendrive'a jest już w schowkach. Schowek możemy sobie ustawić na kod PIN, więc to zalecam wam, żeby zawsze mieć schowek na kod PIN. Tam mamy pendrive'a bezpiecznie schowanego, więc nawet jak ktoś wam coś ukradnie z samochodu, tak jak mi ostatnio wkłady do lusterek, to mamy wszystko nagrane i nikt nam nie zabierze dowodów zbrodni, chyba że zabierze cały samochód, to wtedy możecie. A raczej tak się wydarzy, ale to, co mówi Daniel, ma absolutnie, jest to logiczne i Tesla bardzo fajnie to przemyślała. W nowych Teslach poliftowych też ten element drzwi, tutaj zobaczcie, aż się prosi, żeby on był w takim samym kolorze jak ta deska cała. I w nowych Teslach tutaj już mamy takie wcięcie i mamy drewienko lub w wersji z białym wnętrzem mamy ten element biały i ta biel przechodzi nam też tutaj. I to też jest taki upgrade.
Przenosimy się do Tesli poliftowej. Ona jest trochę tutaj... Tak, to jest taka wersja amerykańska. Ale to... przymknijmy oko na to. Przymykamy na to oko. Tutaj od razu widzimy, że mamy podwójnie klejoną szybę z przodu. Pokażę wam jeszcze to, co teraz zauważyliśmy tutaj. Ta uszczelka z tyłu to jest właśnie to, co zostało dołożone. Tutaj widzicie? Taka dodatkowa uszczelka, która blokuje tą wodę, która już tak nie wpada. No i to, o czym mówiłeś, czyli pojedynczy siłownik. Tak. Tak, jeden siłownik, który... jest zwykły, a tak. Ten jest mechaniczny, pneumatyczny, jak to nazwać? Elektryczny. Elektryczny. No, chrome cancel to chyba widać na pierwszy rzut oka. Także tak. To jest to, o czym Daniel mówił, czyli wszystko, co było chromowane we wcześniejszych wersjach, tutaj już jest w czarnym macie. Tutaj mamy wersję poliftową, ale nie ma tego przejścia na drzwi. Dlatego, że w pierwszej połowie, czy nawet na samym początku 2021 roku, Tesla, gdy przeszła facelifting, czyli zostały usunięte elementy chromowane, nie miała tego od razu. To dopiero zostało zrobione później. I moja Tesla Model 3 Long Range z czerwca 2021 roku ma już ten element przechodzący. Czyli tylko przez kilka miesięcy Tesle wychodzące nie miały tego elementu. I taka ciekawostka, że ta Tesla ma numer VIN świadczący o tym, że jest to 924-tysięczny egzemplarz, a moja Tesla Model 3 Long Range jest 950-tysięczną Teslą, czyli widzicie, że kilkadziesiąt tysięcy samochodów produkcji w skali globalnej różnicy, a już zaszły zmiany. Nowe Tesle już mają, bo już do miliona doszło, więc nowe Tesle już mają inny początek numeru VIN. I też na przykład Tesla Model 3 SR Plus, którą mam z końcówki zeszłego roku, już ma numer ponad 300-tysięczny, więc samochodów widzę tutaj naprawdę bardzo dużo. Tutaj widzimy przednią konsolę. Tutaj mamy ładowarkę indukcyjną do telefonów, co jest świetnym rozwiązaniem. Kładziemy sobie tutaj i telefony nam się ładują. Tutaj mamy dwa wejścia USB-C. I to jest też duża zmiana, bo w poprzednich modelach mieliśmy USB typu A w tym miejscu tutaj z tyłu, a tutaj z tyłu i z przodu mamy USB typu C. No i tutaj schowek, który akurat jest demontowany i tam jest wejście też na USB typu A na pendrive'a. Co dla mnie najważniejsze? Usunięcie piano black i nierysujący się ten element. On jest naprawdę wytrzymały. Mam też dobrą wiadomość, możemy pokazać, jak wygląda wnętrze Franka i możemy też pokazać, jak wygląda pompa ciepła i te wszystkie elementy w środku. Także ten Frank, tak jak wspominał Daniel, on się już różni. Widzicie, tu już nie ma tych haczyków. Nie ma haczyków i tutaj już jest jednolita wyściółka w tym bagażniku. I tutaj na szczęście to jeszcze nie jest przykręcone, bo chłopaki nie wszystko skończyli. Więc możemy zajrzeć sobie do środka. Proszę bardzo. To jest ten... Może powiedzmy pokrótce o pompie, bo może nie dla wszystkich być to jasne i też jest to taki temat trochę kontrowersyjny, czy w naszych warunkach w Polsce w ogóle pompa ciepła się na coś zdaje, czy nie. Ja uważam, że pompa ciepła jest dobrym rozwiązaniem. W niektórych innych samochodach, na przykład Hyundai Kona, czy nie wiem w jakich innych, ale kojarzę, że... Chociażby Nissan Leaf. Kojarzę, że w innych markach właśnie chyba między innymi Hyundai Kona albo Kia Niro EV, czy tam wcześniej Eniro, miały opcjonalnie pompę ciepła. Bartek, tak technicznie. Czyli pompa ciepła? Pompa ciepła tak naprawdę odzyskuje nam ciepło odpadowe, tak? Czyli pozwala nam dogrzewać niektóre elementy, wykorzystując to ciepło, które tutaj powstaje. I tutaj jest też takie fajne rozwiązanie, te unikalne dla Tesli, które później zostało bardzo mocno rozwiązane, rozwinięte w plejdzie, żeście widzieli taki ogromny blok zaworów. To tutaj jest taki super manifold, oni to nazywają, czyli to jest takie miejsce, taki multizawór do wszystkich kanałów wodnych i klimatyzacyjnych i pompy ciepła. I zobaczcie, większa bateria, to jest akurat wersja, to jest long range? To jest long range, czyli tak. Początkowo long range miał 75 kWh, ten ma już 82 kWh, czyli nie dość, że większa bateria o 7 kWh, bardziej zoptymalizowana praca podzespołów, bardziej wydajna bateria, dodatkowo pompa ciepła i to wszystko powoduje, że nowe Tesla Model 3 Long Range mają zasięg WLTP chyba już 620 czy 640 km i ten zasięg naprawdę jest przeogromny. Trzeba dodać też, że baterie pomimo pojemności też się różnią jakby swoją budową. Na przykład Tesla Model 3 bazowa ma baterie litowo-żelazowo-fosforanowe, czyli takie, które mają inną specyfikę pracy, mogą się ładować na przykład do 100%, nie ma zaleceń, żeby ładować je do 80%, czy te wersje long range mają litowo-jonowe baterie, takie właśnie, które zaleca się, żeby były ładowane do 80%, chyba że jedziemy w trasę, to wtedy do 100%. Dobrze, jeszcze kolejna ważna rzecz, którą trzeba dodać i ostatnio pokazywał to nasz wspólny kolega Łukasz. W Tesli Model Y został dodany opcjonalnie też filtr HEPA.
Tak. Niestety do trójki takiej opcji nie ma. Jedyne co można dołożyć to jest taki filtr akcesoryjny, który nakłada się tutaj na tunel wejściowy. I on troszeczkę poprawia warunki jakby panujące w kabinie. Natomiast w Tesli Model Y istnieje możliwość zupgrade'owania, nawet jeżeli nie macie, systemu na system HEPA i to właśnie też ćwiczymy z kolegą, tak, Łukaszem. I taki film nawet z Łukaszem planujemy nagrać, więc zobaczycie i jego wrażenia po jeździe. On uważam, że jego nozdrza są wybitnie wyczulone na zanieczyszczenia i on już chwali, że naprawdę to jest dużo, ale tutaj po prostu nie ma miejsca na filtr HEPA, dlatego Model 3 jako jedyna Tesla obecnie produkowana nie ma filtra HEPA. Nie ma takiej opcji nawet. Jeszcze jedna ważna rzecz techniczna odnośnie tego, co dzieje się, jeśli chodzi o silniki i w ogóle o konstrukcję. Tutaj już nie będę porównywał Tesli Model 3 do Tesli Model 3, bo w zasadzie jeżeli chodzi o zawieszenie, układ hamulcowy czy silniki, to jest niemalże to samo. Natomiast co jest bardzo ważne, Tesla Model 3 bardzo jakby pozytywnie odstaje od tego, co działo się we wcześniejszych modelach S i modelach X. Czyli mamy silniki już o dużo lepszej specyfikacji, stałomagnesowe, które mają w zasadzie efektywność na poziomie 98%. Dodatkowo są chłodzone, czy tam powiedzmy smarowane i chłodzone olejem bardzo wysokiej, bardzo niskiej lepkości. To jest ATF9, bardzo trudno dostępny olej i dodatkowo jest też elektryczna pompa oleju i filtr. To wydatnie polepsza długowieczność, może nie w przypadku twojego silnika, ale ogólnie. Ja nie miałem tu przypadków jeszcze zakatowanego silnika z Tesli Model 3. Tylko trzeba dodać też, że jeden silnik jest indukcyjny, a drugi jest magnesem trwałym. To nawet widzimy, jak będziemy w specyfikację Tesli, że jest właśnie jeden taki, drugi taki. Na przykład u mnie w modelu, modelu S, tym tutaj, jest silnik indukcyjny z przodu i z tyłu, a tutaj... Indukcyjny z magnesem trwałym, dobra, masz rację. Jeśli widzicie teraz w dodatkowych informacjach o pojeździe, mamy informację typ silnika z przodu indukcyjny, a z tyłu z magnesem trwałym. I z tego co się spotkałem, to większość Tesli tak ma, oprócz wersji bazowych, które mają tylko napęd na tył, jeden silnik. I były też takie te wersje kiedyś long range. Na zakończenie pokażemy wam komputer z Tesli Model 3. Tak, tak to wygląda. To jest komputer akurat z wersji amerykańskiej. Tutaj trzeba jakby nadmienić, że ten komputer ma podłączone już chłodzenie cieczą, tak? Czyli jest podłączone do tego całego głównego systemu. Tu to mamy... Tak samo jak ładowarka pokładowa, to jest jakby ten sam obieg. Tak, to jest wszystko jeden obieg cieczy. Okay. Oczywiście oddzielany zaworami i jakby zasilanym pompami. Czyli niegrawitacyjny. To jest główny komputer MCU, tak jak go znacie, na Intelu. A tu pod spodem jest autopilot. Tak, czyli to jest taki zintegrowany system. Bo w Tesli Model S poliftowej mamy tak, że mamy osobną MCU, a osobną autopilota. Mhm. Taką skrzynkę tam w okolicy gloveboxa. Natomiast to wszystko jest zintegrowane. To jest akurat modem. To jest też dobry przykład tego, że Tesla się rozwija i, no i po prostu integruje pewne rozwiązania. I mniej miejsca, taniej, łatwiej. Chociaż nie wiem, czy dla ciebie taniej i łatwiej. Szczerze mówiąc, nie narzekam. Muszę przyznać, że to w jednym miejscu, nie? Jest to komputer jak każdy inny. To tyle mogę powiedzieć. Tak. I na tym zakończymy dzisiejszy materiał. Zapraszamy też do Bartka. Za chwilę nagrywamy drugi materiał o tym, na co warto zwrócić uwagę, kupując Tesla Model 3, żeby nie wtopić. I dziękujemy wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.